Asocjacje. Jak to, co robimy i myślimy, wpływa na pozornie niepowiązane ze sobą momenty w naszych życiach. Asocjacja to ładna nazwa procesu skojarzenia ze sobą przynajmniej dwóch zjawisk psychicznych, dwóch jakichś wydarzeń. Myślę, że znajomość tematu wpływania kojarzenia wspomnianych zjawisk może bardzo pomóc w rozwijaniu się na różnych poletkach. Skojarzenia poprawiają pracę mózgu. Ucząc się i przyswajając nową wiedzę, tworzymy w mózgu nowe połączenia pomiędzy neuronami, co przyspiesza jego pracę, a co za tym idzie, zwiększa naszą efektywność. Mamy lepszą pamięć, refleks i jesteśmy zdrowsi. Otóż, pobudzając jednocześnie różne obszary mózgownicy, uruchamiamy do działania wiele neuronów, które pracując razem wytwarzają białka, umożliwiające powstanie nowych połączeń neuronalnych. A tak po ludzku. Jeśli na przykład śpiewamy piosenkę i jednocześnie tańczymy, zwiększamy szanse na długotrwałe zapamiętanie zarówno tekstu, jak i kroków. Dzięki uatrakcyjnieniu nauki, a mózg lubi atrakcje i cały czas wyszukuje nowych rzeczy, umożliwiamy powstanie wielu połączeń i trwałe zapisanie wiedzy. Podsumowaniem tego, co powiedziałem do tej pory, niech będzie zdanie: ucząc się czegoś, sprawiaj, by to było atrakcyjne i miało wiele smaków. Opisane działanie naszych żywych procesorów centralnych wpływa bezpośrednio na nasz nastrój i na podejmowane przez nas decyzje. Spłycając skracająco albo skracając spłycająco, dużo dobrych jakościowo skojarzeń równa się dobra pamięć i większa biegłość. Mało skojarzeń lub ich słaba jakość to słaba pamięć i mniejsza biegłość. Przez jakość skojarzeń mam na myśli właśnie tę atrakcyjność okoliczności podczas zapamiętywania. Potrzebujemy doświadczyć zestawu bodźców, które można jednoznacznie wyodrębnić, a następnie skorelować, czyli utworzyć powiązania ze sobą, tworząc właśnie mocne skojarzenie. Weźmy na przykład uczenie się nazw pająków. Świetnie zapamiętamy nazwę pająka, kiedy zaangażujemy wzrok, pójdziemy zobaczyć je na żywo, poczytamy o nich, zaangażujemy węch, wiadomo o co chodzi, dotyk, damy połazić im po rękach, no i przeżyjemy przy okazji. Do tego możemy na przykład włączyć jakąś niesłyszaną wcześniej muzykę i taka ilość skojarzonych bodźców powinna wryć nam się na długo do głowy razem z tą nazwą pająka, której się chcieliśmy nauczyć. Przypomnienie jej sobie będzie o tyle łatwiejsze, że do tego śladu pamięciowego, do tej nazwy pająka, tak zwanego engramu pamięciowego, prowadzi wiele dróg, wiele skojarzeń, wiele połączeń neuronalnych. Dlaczego warto dbać o dobre nastawienie nawet w momentach kryzysu? Skoro już wiemy, że skojarzenia wpływają na naszą pamięć i nastrój, używajmy ich do wysterowania sobie życiowego komfortu. Możemy spróbować na przykład wymuszonego uśmiechania się, kiedy jest nam smutno. Śmiech bowiem kojarzy się z dobrym nastrojem. Mózg dostaje wtedy sygnał, że jest dobrze i trzeba działać. Nie ma co się smucić. Naturalnie dużo zależy od wagi sytuacji, z jaką przyszło nam się mierzyć i musimy dopasowywać tę naszą przeciwwagę. Weźmy jakiś cięższy kaliber na tapet, na przykład śmierć bliskiej osoby. Nie proponuję tu sztucznych uśmiechów, ale proponuję poprawę nastroju w ogóle. Podczas przeżywania żałoby próbujmy koncentrować się na dobrych, fajnych chwilach, w których mieliśmy udział z żegnanym właśnie bliskim. Jeśli przypomnimy sobie, jak ten bliski kiedyś wdepnął w krowi placek i zaliczył glebę, od razu zrobi się cieplej na serduszku. Może nawet nastąpić kaskada dobrych wspomnień dzięki skojarzeniom właśnie, co pozwoli nam łatwiej przeżyć rozstanie. Jeśli chcemy coś zapamiętać, używajmy wielu sposobów na zapamiętanie tegoż. Jeśli chcemy umilić sobie nudną czynność, skojarzmy ją z czymś przyjemnym. Jeśli chcemy poprawić sobie nastrój, wprowadzajmy się w ten lepszy, aranżując sami sobie specjalnie pożądane warunki. Życzę miłych skojarzeń.